Prawda jest taka, że z wieloma zawodniczkami spotkałam się kilka razy w różnych zespołach. Na przykład począwszy od, załóżmy, Muszynianki, czy nawet w Pile. Grałyśmy z dziewczynami, z którymi grałyśmy również w reprezentacji. W Muszyniance, no to miałyśmy tam całą już gamę dziewczyn, które grały w reprezentacji. Więc tam się grało świetnie, ponieważ znałyśmy się jak łyse konie. My jako drużyna mam wrażenie, że przejęłyśmy takie troszeczkę nawyki z reprezentacji, jak się przygotowywać do meczu też. Starałyśmy się to robić bardzo profesjonalnie, bo wtedy nawet te przygotowania wideo nie były tak wynikliwe jak teraz to jest. Więc dużo robiłyśmy też i same, brałyśmy materiały do domów i spotykałyśmy się indywidualnie też sobie oglądając różne rzeczy. No nie wszystko miałyśmy podane na tacy, tylko musiałyśmy troszeczkę do tej taktyki przygotować się same.